Serdecznie witam o poranku w naszym kolejnym aceranku. A dzisiaj czytamy piękny tekst z Ewangelii Mateusza z rozdziału 15, wersety od 29 do 31. A gdy Jezus stamtąd odszedł, przyszedł nad Morze Galilejskie, wszedł na górę i usiadł tam. I przyszło do Niego mnóstwo ludu, mając z sobą chromych, czyli takich, którzy nie chodzili, kalekich, ślepych, niemych oraz wielu innych i kładli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tak iż się lud zdumiewał, widząc, że niemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie, chromi chodzą, ślepi widzą i wielbili Boga Izraela. Nie trudno, czytając ten tekst, powiedzmy uczciwie rozrzewnić się. Dzieją się tu niezwykłe rzeczy. Jezus przychodzi nad Morze Galilejskie, wchodzi na wzgórze, a do Niego przychodzi mnóstwo ludzi. To jest pierwsza ważna informacja. Informacja, która ma znaczenie. Tam, gdzie Jezus się pojawił, nie wysyłał ludzi z ulotkami, nie nagłaśniał na prawo i lewo, że się tam zjawi, nie wyznaczał nikomu jakiejś szczególnej godziny, a jednak ludzie zawsze go znajdowali i zawsze ciągnęli do niego. Zapamiętajmy sobie ten fakt, bo jest niezwykły. Po drugie, przychodzili do niego ludzie, mnóstwo ludzi przychodziło. Wiemy, że to było w tysiącach. Jak na owe czasy, to naprawdę były duże zgromadzenia. I przynosili ze sobą ludzi chorych, takich, którzy nie chodzili, byli kalekami, byli ślepi, nie mówili. Wszyscy ci ludzie byli kładzeni czy przynoszeni przed samego Chrystusa, a On ich uzdrawiał. Ludzie widząc to zdumiewali się i w następstwie wielbili Boga Izraela. Ja wiem, że to jest wielki skrót, ale o czym tu mówić? Natomiast, żebyśmy jedynie nie odnieśli się do czasów minionych, to przypomnę słowa Jezusa, który powiedział do apostołów: będziecie czynili większe rzeczy niż ja czynię. To dość kłopotliwy tekst, ponieważ z jednej strony ludzie oczekują, niektórzy przynajmniej, że będą czynili właśnie takie wielkie rzeczy, a one się nie dzieją. A z drugiej strony jest on kłopotliwy dla uczonych w piśmie, którzy nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić, no bo przecież słowo wystarczy, wszystko jest jasne, co tu jeszcze mieszać ludziom w głowach. Ale Jezus tak powiedział. A w związku z tym, że tak powiedział, to przeskoczmy szybko do dzisiejszych czasów, do naszego kraju. I zadajmy proste pytanie. Dlaczego tak się nie dzieje? W pewnym ograniczonym zakresie czasami coś się wydarza. Nie ulega wątpliwości. Także w naszym zborze. Ale nie w tym rzecz. My pytamy, dlaczego nie dzieje się to, co Jezus zapowiedział? Będziecie czynić większe rzeczy niż ja. O, już słyszę, jak niektórzy powiedzą, że to było powiedziane tylko do uczniów, tylko do apostołów. No to do apostołów było powiedziane wiele rzeczy. Skoro było tylko do nich powiedziane, to nas nie obowiązuje. No taka logika, prawda? Więc dajmy sobie spokój z takim myśleniem, bo to bzdury kompletne. Dlaczego tak się nie dzieje? No to przyjrzyjmy się raz jeszcze, co się wydarzyło właśnie tam nad jeziorem Genezaret. Po pierwsze, pojawił się Jezus. Jezus, do którego ciągnęło mnóstwo ludzi. I tutaj dwie rzeczy są niezwykle ważne. Po pierwsze, Jezus miał duchowy autorytet. Był człowiekiem namaszczonym, był człowiekiem mocy, był człowiekiem, który dysponował niesamowitą duchową władzą. W związku z czym ludzie zawsze byli nim zainteresowani. Zawsze. On nie musiał zapowiadać się, nie musiał organizować wielkich konferencji, na które zwoływano tysiące ludzi. Można powiedzieć, że to się działo samo. Ludzie po prostu do niego przychodzili.
bo wiedzieli, do kogo idą. Po drugie, co jest niezwykle ważne, wiemy o Jezusie, że głosił słowo z mocą. Nawet ludzie to zauważali i powiadali, on nie głosi tak jak nasi nauczyciele słowa, ale głosi tak, jakby miał moc, jakby był namaszczony. No i teraz przyjrzyjmy się. Naprawdę, szukać by ze świecą ludzi w naszym kraju, o których można by powiedzieć, że są namaszczeni przez Boga. Ludzie, którzy gdziekolwiek się pojawią, to z samej definicji gromadzą tam, no może nie tysiące, ale dziesiątki czy setki ludzi. Oni przychodzą, ci ludzie przychodzą dla tego człowieka. To prawda. Nie można tego ukrywać. I nie ma w tym nic złego, o ile jest to człowiek, który należy do Jezusa Chrystusa. I po drugie, bo te dwie rzeczy muszą być ze sobą spójne. Taki człowiek musi głosić Ewangelię Jezusa. Tylko i wyłącznie Ewangelię Jezusa. Ja podkreślam to. Tylko i wyłącznie Ewangelię Jezusa. Żadnych własnych pomysłów. Żadnych własnych dodatków. Żadnych własnych interpretacji. My, którzy narodziliśmy się na nowo, mamy obowiązek głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. Tylko i wyłącznie Ewangelię Jezusa Chrystusa. Jeżeli więc jesteś namaszczony przez Boga i głosisz tylko i wyłącznie Ewangelię Jezusa Chrystusa, to wiedz, że ludzie zawsze przyjdą, aby Ciebie posłuchać. Oni tak naprawdę nie przyjdą dla Ciebie, ale przyjdą dla Tego, który w Tobie mieszka, bo oni Go rozpoznają nawet z daleka. I to, co będziesz mówił, będzie tak naprawdę Jego słowem i będzie dotykało tych ludzi i będzie tych ludzi prowadziło do pokuty, do przemiany życia, do nowego narodzenia. Pamiętajmy o tym. To, co interesuje dzisiaj ludzi bardzo, to cuda, 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 cudeńka. Nie odniosę się do tego, co możemy oglądać w internecie, bo to nie warto. Cuda. Dlaczego ich nie ma? A w zasadzie dlaczego ich jest tak niewiele? Patrz, punkt pierwszy, który żeśmy przed chwilą omówili. Gdzie są ludzie namaszczeni mocą Ducha Świętego i głoszący tylko i wyłącznie Ewangelię Jezusa Chrystusa? Szukać ich ze świecą. Natomiast nie brakuje ludzi, którzy nie głoszą Ewangelii, tylko jakieś dziwadło i przy okazji fundują nam podróbkę cudów w postaci walenia plecami o podłogę, chyba że ktoś zostanie wcześniej złapany. To nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. Jestem pewien, bo Słowo Boże tak mówi, że gdy tacy ludzie zaczną w naszym kraju usługiwać, kiedy ta ich służba zostanie rozpoznana, kiedy ta ich służba, że tak powiem, rozniesie się szeroko, to Bóg zacznie ich namaszczać również do tego, aby przez ich ręce uzdrawiać chorych. Jestem tego pewien. Ja nie jestem człowiekiem, który jest nastawiony na cuda. Nie jestem sfokusowany na cudach. Ale ponieważ Słowo Boże mówi, że one się pojawią, to one się pojawią. Ja o to jestem absolutnie spokojny. Pytanie, czy pojawią się ludzie namaszczeni Duchem Świętym? Oczywiście narodzenie na nowo. Gotowi głosić tylko i wyłącznie Ewangelię Jezusa Chrystusa. Szerzej słowo zapisane w Biblii. A takich ludzi nam brakuje. Przeraźliwie brakuje. Gdy to wszystko się stanie, zobaczymy, jak tłumy w naszym kraju będą wielbić Boga. I to będą robić w taki sposób, że diabeł ze swoimi sługami będzie wiał, bo nie będzie mógł znieść objawiającej się Bożej chwały. Spokojnie służę mojemu Panu, spokojnie pracuję dla Niego. Nie mam najmniejszych wątpliwości, czego On ode mnie chce i spokojnie oczekuję na czas, kiedy także On, żywy, święty Bóg, w naszym kraju zacznie się w całej pełni objawiać. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus. Amen.